początków Liściak Burza. Każde pytanie wygrane. No tak, i co potem, to się stało? A potem przegraliśmy z kimś, kto niby mówi, że to jest Bolesław Jagiełło. I my trzy nocy nie będę spał przez to. Nie, no pokonał nas król. Niestety, no niestety nam się nie udało. Trudno. Ale jeszcze się zgłosimy raz, bo wygramy wszystkie odcinki spokojnie. Nie wiadomo, czy można jeszcze się zgłosić. Można? Można? A, no to na pewno się jeszcze zgłosimy, no i wtedy... Dla rewanżu. Bolesława to z czym jeszcze był kłopot? Z moim wampirem. Ale właściwie to mogła być irracjonalna postać, której się boimy, więc... No tak, w sumie irracjonalna duchy trochę wampiry, więc w sumie... Nie rozumiem odpowiedzi kukurydzy, jaką jemy, sama kolba. Sama kolba i właśnie było kolba, sama kukurydza. To też było takie... Nie ma się gotowano, no ale... To jest konkretne danie, no kolba, no przecież no tak, inaczej się kolba. Tego nie spożywa, tylko gotowano. No wiadomo, to tak, tak. Tak, ale odpowiedź była sama. Sama kukurydza gotowana, no to tak, tak kolba... No wiem, tak. Rozumiem, ja rozumiem akurat, tak, tak. No nie, no szkoda, generalnie już trudno, no. Nie ma co rozpaczać, ale jeśli się da zgłosić, to na pewno się jeszcze zgłosimy. I pokażemy. I być może jeszcze się dostaniemy, może się uda. I wtedy na pewno pokażemy, że umiemy i potrafimy i będziemy całą, o wszystkich królach wszystko nie wiedzieć. Wiele nam nie brakowało. No nie brakowało nam dużo, naprawdę. Było dobrze i w ostatniej chwili na koniec nam tak jakoś... Ja to cały czas byłem zestresowany, ale jakoś tak, pewnie było widać. Teraz już mi ten stres minął totalnie, więc mogę się wypowiadać normalnie, a nie tak jak wcześniej. Stoję i tak... Chcecie kogoś pozdrowić? Kogo? Mamę, tatę, brata. Wszystkich naszych znajomych ze studiów. Ja bym pozdrowił dziadkę, ale będzie mnie w telewizji oglądała. Facebooka nie obsługuje też. Nie dobra. Dobra. Włączysz dziadkowi telewizję. Dziadek nie wie, co to komputer. No dobrze, no ja pozdrawiam wszystkich z Milanówka, o, których tu nie ma. A ja z Grodziska Mazowieckiego. A my się dołączymy. Co wy za pozdrowienie?